No dobra, jest godzina za 10, 6 i pokażę Wam, na czym stoimy. Pokaz ma być o 21:45, także mamy dobre tempo jak na ten pokaz. Tu mamy pozycję A, wszystkie ładunki przygotowane, tutaj pozostało je tylko przypiąć na jeże i na inne stojaki i powpinać do szyny. Na razie wpięliśmy tam na stanowisko single shoty, zabezpieczyliśmy je też przed deszczem streczem. Tutaj są powpinane wachlarze tam na pozycji B, jest Zuza z Kacprem. Pozycja B jest środkowa w tym momencie, środkowe są zawsze największe. Pomachajcie do kamery. Tutaj się kończy podpinać pozycja B. Idziemy jeszcze do pozycji C. Pozycja C wygląda mniej więcej tak samo jak pozycja A. Czyli są jeże, są część ładunków już podpięta. Ja sobie otworzę tutaj przejazd, bo będę jechał montować nagłośnienie tam po drugiej stronie, żeby to zrobić zanim przyjadą goście. A jeszcze Wam pokażę przy okazji, na czym stoimy z bombami. Bomby są odsunięte z tyłu ze względów bezpieczeństwa. Tutaj już prawie wszystkie bomby są powkładane do moździerzy. Jedyne co tutaj trzeba zrobić, to pozabezpieczać je jeszcze, podobijać i popodpinać później do systemów. Z tymi bombami zawsze jest najwięcej pracy, ale to jak zwykle jest najbardziej efektowne, wymaga najwięcej pracy. A teraz jedziemy na drugą stronę, w miejsce imprezy, żeby złożyć nagłośnienie. Przy okazji już Wam salę pokażę, bo hotel, to jest hotel Riviera, już wcześniej wspominałem we wcześniejszych nagraniach. I byłem tam tylko na chwilę, ale wyglądało to bardzo, bardzo korzystnie. Szybka akcja i jadę dalej montować ładunki. Dobra. Rękawiczki. Przydatna sprawa. Zasadniczo będzie stąd potrzebne prawie wszystko, poza tym kołem zapasowym. Dobra, jeszcze. Nasze głośniki dzisiaj to będą B-hype'y. Bardzo dobra jakość dźwięku z tych głośników jest.
A jakby nie ukrywać, przy naszych pyro musicalach jakość dźwięku ma bardzo duże znaczenie. To są już takie większe pokazy, przedstawienia artystyczne. Bez dobrego nagłośnienia nie osiągnęlibyśmy takiego efektu. Dobra, najpierw statywy. Publiczność ma stać tu, gdzie teraz kameruję. Jeden głośnik postawimy tutaj. Na pokaz jest tam. Po drugiej stronie drogi są bezpieczne odległości. Ok. Teraz ważne, żeby drugi statyw dać na tej samej wysokości. Wysokości i szerokości też. Dobra. Teraz głośniki włożymy. Całkiem ciężki. Bardzo duża kolumna. Ok. Tutaj dokręcimy, wysokość jest dobra. Jeszcze przewód zasilający. Tutaj włożymy pokrowce, żeby nie odrzucały. Tutaj zostawimy na razie ten karton. Później jest takim chwilowym, podręcznym stolikiem do odpalania pokazu, żeby już nie wozić tego sprzętu nie wiadomo ile, bo to taki pokaz na średniej wielkości, bym powiedział. Znaczy bardziej mały niż średni, więc tym bardziej nie ma co na kilka busów przyjeżdżać. No dobra, drugi głośnik. No tam się chłopaki montują od nagłośnienia. Dokręcamy stabilnie. Drugie opakowanie też tam zaniesiemy. Ustawimy w ten sposób. Stąd będzie odpalany pokaz, tak? Bo tutaj nasz pirotechnik. Nie wiem się, czy ja będę odpalał pokaz, czy Kasper, ale któryś z nas dostanie tutaj sygnał od menadżera, że wszyscy wyszli już i że możemy zaczynać. Chodzi o to, żeby nie zacząć pokazu, zanim wszyscy nie wyjdą z sali. My tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić, my tylko czekamy na sygnał, ale wcześniej trzeba się ugadać. Jeszcze dodatkowo załatwiliśmy, że tu jest oświetlenie nocne i będzie zgaszone przed całym pokazem. To jest taki dodatkowy element zaskoczenia. W sumie nie wiem, czy dzisiaj ten pokaz jest niespodzianką na weselu, czy nie. Ale często bywa niespodzianką. Dobra, przewodu zawsze bierzemy troszkę więcej. Na pewno będzie nam potrzebne. Obie szpule będą potrzebne.
Dobra. Prąd mamy, aż pomyliłem wejścia. Prąd mamy wziąć tutaj z części hotelowej. Ja go tylko wezmę teraz, sprawdzę czy jest, później odepnę, żeby drzwi zamknąć. Odepniemy. Sprawdzimy. Tak wygląda sala. Jakby ktoś kiedyś się zastanawiał nad hotelem właśnie tym na wesele, to w środku tak to wygląda. No i teraz tak, mamy... Który samochód? A to nie wiem, mój jest ten. Ja też jestem od pokazu w ogóle po drugiej stronie i zupełnie się nie orientuję. Dobra, nie sięga na kabel, żeby nie robić tutaj jakiejś akrobacji. Tam trochę obniżę ten głośnik. O. No dobra. Szpule niby są wodoodporne, ale często tak piszą, a później praktyka jest zupełnie inna. Okej, i odtąd damy drugą stronę. O, tutaj o piętro obniżę, żeby było na równi z tamtym. Tu jest troszkę górka, gdzie stoję. Okej. Odwinę jeszcze troszkę kabla. W razie jakby się ktoś wplątał, żeby nie pociągnął kolumny za sobą. To jest dobry motyw. Dobra. Zapasowy kabel rzucimy tutaj. Dobra, sprawdzamy czy jest prąd. Dobra, prąd jest. Później zrobimy jeszcze próbę przeciążeniową. Przed całym pokazem, to znaczy, że rozkręcimy je na 5 sekund na maksa. I zobaczymy, czy nie wywaliło korków w tym gniazdku, bo to gniazdko takie jest mało wiarygodne, bym powiedział. A w razie czego wypniemy się do jeszcze jednego, chociaż wygląda, że są na jednym obwodzie, ale... Zawsze to sprawdzamy, ale tylko raz nam się zdarzyło, że korki wywaliło. I w sumie nic z tego wielkiego nie wyszło, bo szybko zostały włączone. Dobra, tutaj też sprawdzimy, dobra. Głośnik działa. Wypnę ten kabel, co by mi go nie przycięli ludzie, co przyjadą. A wypnie się go później, dobra. Jeszcze zostały nam przewody nagłośnieniowe. Kabel rozwinę, do tego głośnika ma dojść, a jak nie, to mam jeszcze jeden na przedłużenie. A w środku menadżerowie są jacyś, więc... Ale chyba już... A, udało się. Mam nadzieję, że nikomu nie zostawiłam na tym razem. Okej. Balans input. Czyli to jest tak. Nalajna. Na 3/4. Okej. Tutaj też warto trochę luzu zostawić z takiej samej przyczyny, w razie żeby się ktoś wplątał, to nie poleci wszystko.
Znaczy, niższe prawdopodobieństwo, że pojedzie już tak. Się kabel splątał. Jeszcze może to rozwinąć w razie, jakby na ktoś autem przejechać. Mam nadzieję, że nikt nie będzie tego robił. Ale to podpinam i stąd znikam, więc nie wiem, co się będzie później działo. Dobra, drugi jest niepotrzebny. Teraz właściwie wystarczy tutaj się wpiąć. Lubią się plątać te kable zawsze. Trzeba odpiąć i rozplątać. Jak się tego nie zrobi od razu, to później będzie sytuacja tylko gorsza. Odpinamy. Tutaj uciekł nam rzep. Ten rzep jest do zwijania kabla. Okej. Tutaj zostawiamy. Pinamy. Jest na lajnie na 3/4. Dobra. Końcówką jest jack. Jack wpinamy do naszego systemu do strzelania pokazów. I z niego bezpośrednio leci muzyka, i jednocześnie stąd się otwala też pokaz, wtedy bezprzewodowo, tak? System radiowy, dobra. To było na tyle z rozstawiania. I wracam teraz montować ładunki. Goście mają przyjechać za pół godziny. O, jeszcze pasy wypadałoby zapiąć. Niby krótki odcinek, ale pozostałości przed całym pokazem, żeby nam nie poprzyparał się sprzęt. Zostały włączone, już telefon ładuje. Klimat wyłączymy. Tu też światła też. I ten akumulator może długo tak wytrzymać wtedy. Jak tam misie pysie? Praca idzie. To, co jest źle? Co jest źle?
No te dwie katusze są źle, ten, muszę numerki zmienić w programie, żeby je tam. Czy ktoś to odcinał, czy tak nie, są z zapasem pomontowane? Są z zapasem. Dobra. Bo mi się potem nie chciało. Zobaczcie, że mamy. Dokąd zmierzamy? Do przodu? Do szyn. No dobra. Jakie są zapalniki? Trójki. Więc tak to wystarczy już. Dobra. Dobra, ja wyłączę nagranie, sprawdzę stan, jak to wygląda bateria i może się weźmiemy za te bomby. Bo ty będziesz tam przepinał jeszcze, czy już nie? Gdzie? Tam będziesz jakąś korektę robił z przekładaniem? Bomb? No. Nie, bomby są ułożone tak, jak powinny. Muszę jeszcze wejście zamknąć, bo znów ktoś jedzie. Ciekawe, kto to? Może drugi pokaz? A może nie? No. Co tam? Nie wiem, może drugi pokaz przyjechał. Nie wiem, nie podeszli, więc ja też nie podchodziłem. Zobaczcie, jakie tutaj są pozostałości. To jest pozostałość po 1,8 cala albo 2 cala ładunku. To na pewno jest po rzymskim ogniu. Już trochę leży, no może być albo pewnie dwucelówka. Tak wygląda. Sporo tutaj tego leży ogólnie. A tutaj jakiś wyrzutnień niskiego kalibru, chociaż to może być sam ładunek, są takie z efektem spalania. Jednocalowa jakaś wyrzutnia, 1-2 cala. Często to jest spotykane w miejscach, z których strzelamy. A tam ktoś na rowery przyjechał po prostu. To oczywiście przed pokazem musi zostać jedna osoba. Przynajmniej. I jeszcze przed całym pokazem sprawdzamy, czy teren jest zabezpieczony. Czy nikt nie wszedł. Czy nie stoi za blisko. I dopiero właściwie na jego sygnał mówi, że jest czysto, to możemy zaczynać. No dobra, na razie kończę nagrywanie. A później jeszcze zobaczymy.